Koronawirus inaczej zwany COVID-19 jest to choroba powodująca gorączkę, bóle, mięśni, silny kaszel. Na chwilę obecną jest 44 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Ludzie masowo wykupują produkty ze sklepów żywności, praktycznie nie ma już na półkach. Niektórzy robią zakupy za kilka tysięcy złotych. Ludzie uciekają z izolatek. Ci, którzy przyjechali z terenów zainfekowanych, ukrywają się. Najbardziej na zarażenie podatne są starsze osoby, więc dbajcie o bezpieczeństwo dziadków i rodziców. Premier Mateusz Morawiecki, 11 marca, wydał rozkaz zamknięcia wszystkich placówek. Teraz informacja dla uczniów. Nie wychodźcie z domu, potraktujcie to poważnie, siedźcie w domu. To wolne jest po to, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się tej choroby. Więc nie wychodźcie, nie spotykajcie się z kolegami. Lepiej pograjcie na komputerze lub zadzwońcie. Umieralność tego wirusa to ok 3,4%. A i nie będę prosić osoby bo to nie o to w tym chodzi. Rozsyłajcie ten film ludziom proszę potraktujcie to poważnie jest to zbiorowa kwarantanna. Na razie do następnego cześć.